Cześć, witam na kanale Rocky Fish. Była dzisiaj ja mam do Was ogromną prośbę. Dzisiejszy filmik jest trochę podsumowaniem tamtego sezonu, ale przede wszystkim mam dla Was ogromną prośbę. Słuchajcie, ja mam bardzo mocne plany na ten 2023 rok i tutaj chciałbym, żebyście mi troszeczkę pomogli. Chodzi o to, że planuję oczywiście chciałbym planować kilkanaście, ale koszty mnie nie puszczą, bo to moje łowienie w ten sposób jest niestety bardzo kosztowne. Obciąża mi portfel niesamowicie, więc planuję kilka, ale może uda się zrobić kilkanaście spływów polskimi rzekami. I właśnie tutaj jest prośba moja do Was. Podpowiedzcie mi, jakie rzeki mam wybrać. Wy łowicie w całej Polsce, Wy wiecie, jakie są piękne rzeki. I teraz powiem Wam, czego szukam. Szukam rzek, na których przede wszystkim legalnie wolno łowić powadełka. Szukam rzek, gdzie one są dosyć dzikie, jak najbardziej dziewicze. Jeżeli jest możliwość, żeby zrobić spływ przez las, jakiś dłuższy odcinek, jakieś łąki osamotnione, ale generalnie, żeby było dość daleko od ulicy. Polećcie mi takie rzeki. Ja planuję generalnie Pilice, planuję Wartę, planuję Odry, już niestety nie planuję, no bardzo przykro to, co się wydarzyło. Planuję Wisłę, ale mniej. Planuję Dunajec w innych rejonach niż dotąd pływałem. Biebrze chętnie, ale tam jest park narodowy i tam pewno są ograniczone, jeżeli chodzi o rejestrowanie. Oni tam chcą, żeby im płacić jakieś pieniądze. Tego bym chciał uniknąć, ale bardzo bym chciał. Jakieś krajobrazowe parki, Narew, mówię jeszcze raz, ta Warta w różnych rejonach, Nysa. Takie rzeki chciałbym popłynąć, ale jeżeli mielibyście jakieś naprawdę fajne odcinki, którymi mógłbym spłynąć, bardzo Was proszę, skontaktujcie się ze mną, napiszcie mi tutaj w komentarzu, albo jeżeli nie chcecie tutaj w komentarzu, napiszcie do mnie na Facebooka. Facebook mój jest w opisie. Będę Wam bardzo wdzięczny. A jeżeli udałoby się w jakiś sposób liczyć na Waszą pomoc w kwestii logistyki, bo jak ktoś ogląda regularnie mój kanał, to wiadomo, że wygląda to w taki sposób, że ja gdzieś jadę, potem na stopa wracam. To jest męczarnia. Nie mówię, że tego nie lubię. Zawsze jakaś przygoda. To jest naprawdę fantastyczne. Ale dużo czasu bym zaoszczędził, gdybyście mi czasami gdzieś pomogli z jakąś logistyką, że ja dojadę, ktoś mnie gdzieś podrzuci. Byłoby świetnie. Jeżeli możecie mi pomóc, bardzo Wam za to bym był wdzięczny. Teraz troszeczkę podsumowania poprzedniego sezonu. Nie zrobiłem tego w okresie Sylwestra. Mam już 13 chyba dzisiaj, czy 14 już jest stycznia. Podsumowanie poprzedniego roku. Gdyby nie to, że pękła mi łękotka w kolanie, uznałbym ten sezon za naprawdę bardzo dobry. Trochę ryb połowiłem. Nawet zrobiłem dwie takie naprawdę dalekie wyprawy, ale okazało się, że sprzęt nie domagał. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, jedziesz 300 km, kręcisz film i coś później nie działa i nie możesz nic z tego zmontować. Ja miałem tak dwa razy. A raz miałem tak, że po prostu przyjechałem za późno, nie kamera mi nie kręciła w nocy. Zrobiłem spływ rzeką Wisłą, nocny, na podwyższonej wodzie. Po 3 godzinach w ogóle musiałem zejść z wody, było tak niebezpiecznie, wiry wpychało mnie pod gałęzie. Mówię, odpuszczam to, mówię, przyjechałem mnóstwo kilometrów, mówię, dobra, nic z tego nie będzie i po prostu wróciłem do domu. Więc mam też czasem takie nieudane wyprawy, ale to w niczym nie przeszkadza, tak po prostu ma być, to jest wliczone jak gdyby w koszt naszego życia, że czasem tak się nie udaje. Ale akcja z brzonami kapitalna, ona otwiera mi oczy na to moje pływanie na belly boat i mam nadzieję, że Was w jakikolwiek sposób zachęca, ale uważajcie, bo jak kupujecie belly, mój kanał jest w ogóle po to, żeby promować ten rodzaj rekreacji wędkarskiej, żeby próbować w ten sposób, ale musicie być ostrożni, to po pierwsze, a po drugie, warto to przemyśleć, żeby nie było, że kupicie sobie belly boat, na przykład złe kupicie, fatalne, albo fatalne płetwy, a potem będziecie chcieli sprzedać, bo Wam się po prostu nie spodoba, bo płetwy nie będą wystarczającym napędem. Dobrze, tutaj należy się zastanowić nad sprzętem na początek, jaki by on miał być. Ale miał być podsumowanie, więc generalnie sezon bardzo dobry, ale ten 2023 mam takie plany. Ja myślę, że on będzie świetny. Już mojej żonie zapowiedziałem, że mało który weekend będzie aż tak bardzo rodzinny, jak był dotąd i trochę chyba się zdarzy tak, że to wędkarstwo będzie w te weekendy dość na pierwszym planie i na co moja żona powiedziała, że nie ma sprawy i ona mi pomaga zorganizować wolny czas na te moje spływy, a Was proszę o pomoc, gdzie mam płynąć. Wielkie dzięki, a właśnie, pytacie co jakiś czas, skąd zegarek, po co zegarek, po co zegarek, słuchajcie, co zegarkiem to się dowiecie, ale jak wszystko dobrze pójdzie, to w okolicach października dopiero, bo na październik szykuję boom, a szykuję wielkie coś, ale to dopiero później. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, cześć.